poniedziałek, 4 września, Krzysztof Domagała, zapraszam na sport. Radom jak Radom zremisował z Piastem Gliwice 1-1 w meczu 7 kolejki PKO Ekstraklasy. Obie bramki padły w drugiej połowie spotkania. Sobotnie starcie z Piastem było dla Zielonych trzecim w tym sezonie pojedynkiem rozgrywanym na stadionie przy ulicy Struga 63. Po raz kolejny na trybunach nowego obiektu zasiadł komplet publiczności, który liczył, że ich ulubieńcy wygrają drugie domowe spotkanie z rzędu. Radomianie już w czwartej minucie mogli wyjść na prowadzenie, ale Lisandro Semedo uderzył wprost w interweniującego bramkarza. Potem do głosu doszli goście, którzy próbowali wykorzystać błędy radomskiej defensywy. Jednak w pierwszej połowie bramki nie padły, a kibice oglądali typowy mecz walki. Po przerwie lepiej zaczęli gospodarze. W 54 minucie doskonałym dośrodkowaniem popisał się Dawid Abramowicz, a Pedro Henrique pewnym strzałem głową pokonał Franciszka Placha. Kiedy wydawało się, że Radomianie dowiozą korzystny rezultat do końca, we własnym polu karnym faulował Mateusz Cichocki. Jedenastkę na gola zamienił Michał Chrapek. Ostatecznie Radomiak zremisował z Piastem 1-1. Chłopaki się starali się moi zawodnicy. Dobrze grać, to było trudno nam wygrać to spotkanie. Zagraliśmy lepszą drugą połowę, ale przez przebieg całego spotkania to był dla nas mecz trudny do wygrania. Po tym spotkaniu Radomiak z dorobkiem 10 punktów zajmuje 7 miejsce w ligowej tabeli. Kolejne spotkanie Radomianie rozegrają dopiero za 2 tygodnie. Wtedy to na wyjeździe zmierzą się z Jagiellonią Białystok. To nie był udany wyjazd do Tomaszowa Mazowieckiego dla piłkarzy broni Radom. Ekipa Mateusza Dudka poległa z miejscową Lechią aż 0-4. Od samego początku gospodarze ruszyli do ataku. Prowadzenie mogli objąć już w 6 minucie, ale piłkę z linii bramkowej wybił jeden z zawodników broni. Lechia napierała i dopięła swego w 21 minucie, gdy strzałem zza pola karnego popisał się Bartosz Snopczyński. Tuż przed przerwą ten sam zawodnik podwyższył prowadzenie gospodarzy. Na początku drugiej odsłony broń odważnie ruszyła do odrabiania strat, ale brakowało dokładności i spokoju. Z tym problemu nie miała Lechia. W 59 minucie hat-trykiem popisał się Snopczyński, który wykorzystał błąd defensywny. Wybroni. To w zasadzie rozstrzygnęły już losy tego pojedynku. Kwadrans przed końcem gospodarze strzelili 4. gola. Dobrą kombinacyjną akcję na gola zamienił Kamil Szymczak. Po 6. kolejce broń jest na 12. miejscu w tabeli. W następnej serii gier ekipa z Radomia zmierzy się przed własną publicznością z Concordią Elbląg. Początek w piątek, 8 września o godzinie 19. To już wszystkie wiadomości, które przygotowaliśmy na dziś. Teraz zapraszam na prognozę pogody i do zobaczenia.